Tak zwana muzyka poważna nie zawsze generuje poważny nastrój. Usiedzieć w spokoju niełatwo, a początkujący dziś nie tylko na scenie, ale i na widowni. Naprawdę niektóre utwory niełatwe w odbiorze, ale ponieważ wykonawca jest rówieśnikiem publiczności, to automatycznie koncentracja i ten przekaz jest zupełnie inny. I to też jest klucz do sukcesu. Młodzi lubuscy wirtuozi, którzy zostali wyłonieni z grona uczniów zielonogórskich muzyków, to w ramach koncertu Lubuskie Talenty doskonali pośrednicy do wprowadzania w świat muzyki klasycznej. Nierzadko występ przed nieobytą publicznością to dla nich nie lada wyzwanie. Tutaj jednak jest jakiś szmer w powietrzu i to rozprasza. Trzeba się bardzo skupić na nagraniu i nie można sobie pozwolić na chwilę dekoncentracji po prostu, jak się gra przed dziećmi. Bywa też, że niezaprawieni w bojach potrafią przymknąć oko, a raczej ucho, bo sam występ w towarzystwie zawodowej orkiestry wynagradza dyskomfort. Bardzo fajnie się gra z taką orkiestrą i jest to fajne przeżycie. To jest super uczucie. Na początku jest zawsze, jak wiadomo, stres, ale jak już się wychodzi, to fajnie, tak jest się w tej bajce i gra się. W tej bajce niektórzy wykonawcy znaleźli się po raz pierwszy. W końcu w tym wieku widok pełnego audytorium należy do rzadkości. Mi się grało naprawdę bardzo, nie wiem, miło, fajnie. Czułem się po prostu dobrze tam na scenie, tak jakby, nie wiem, ta publiczność dobrze na mnie działała. Młode lubuskie talenty to tytani pracy, a swoją muzyczną edukację nierzadko zaczynają jeszcze w wieku przedszkolnym. Zielona Góra ma bogatą tradycję i w grze na skrzypcach, wiolonczeli. Tutaj przecież jest i konkurs bachowski, i spotkania smyczkowe, to już są 23. Także ja bym powiedział, że to jest taka naturalna kolej rzeczy. W ramach Festiwalu Polskiej Wiolinistyki w Zielonogórskiej Filharmonii usłyszymy jeszcze dwa koncerty. Kameralny jutro i finałowy w piątek.